Bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone. Takie wnioski płyną po tajnym posiedzeniu sejmowych komisji gospodarki, Skarbu Państwa oraz nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych. Nie jesteśmy w tej chwili przygotowani na kryzys energetyczny. Dzisiaj po posiedzeniu komisji połączonych tajnym posiedzeniu komisji mogę powiedzieć, że rzeczywiście nie jesteśmy przygotowani na taki kryzys, na ten najgorszy czarny scenariusz. Zupełnie inne przesłanie płynie od wicepremiera, zanim jeszcze Janusz Piechociński spotkał się z posłami na specjalnym posiedzeniu komisji, sam zwołał konferencję prasową. Polska w wariancie zagrożeń dostaw rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy ma tutaj pełne bezpieczeństwo. Według ministra nie mamy się czym martwić, nawet jeśli gaz przestanie do nas płynąć przez Ukrainę. Ze względu na niepewną sytuację polityczną tego kraju, to nasze rezerwy wystarczą. Pytanie na jak długo? Czym innym jest propaganda rządu Donalda Tuska, samego Donalda Tuska i pana Piechocińskiego, a czym innym są fakty? A fakty są takie, że w 7 roku rządów koalicji PO-PSL 100% importowanego gazu, jaki Polska importuje, to jest surowiec rosyjski. Jak podkreślają eksperci, jedynie dywersyfikacja dostaw gazu może sprawić, że będzie my naprawdę niezależni od szantażu ze strony Rosji. W tej chwili nasze zapotrzebowanie gazowe to około 14,5 miliarda metrów sześciennych błękitnego paliwa rocznie. Większość sprowadzamy bezpośrednio z Rosji. Część zapotrzebowania zaspokaja wydobycie krajowe, a reszta to przede wszystkim również rosyjski gaz, ale sprowadzany z Niemiec i Czech. Maksymalnie z jednego kierunku, od jednego dostawcy odbiera się 1/3 dostaw. Niestety w Polsce to jest 100% dostaw od jednego dostawcy, czyli od Gazpromu. Jak dodają politycy opozycji, rząd, który chwali się, że zapewnił nam bezpieczeństwo energetyczne, w rzeczywistości powinien uderzyć się w pierś. To jest właśnie konsekwencja naiwności i głupoty rządu Donalda Tuska, który nie potrafił przypilnować priorytetowej inwestycji, jaką był terminal gazu w Świnoujściu. Co trzeba zrobić? Natychmiast przyspieszyć budowę i wykańczanie tego terminalu. W podobnym tonie wypowiadają się eksperci energetyczni. Rząd Donalda Tuska przez te 7 lat nie wybudował interkonektorów, czyli tak zwanych gazociągów z innymi systemami przesyłowymi. Nie wybudował między innymi gazociągu Baltic Pipe, który łączyłby Polskę i Danię, za pośrednictwem którego już w 2010 roku Polska miała odbierać 3 miliardy metrów sześciennych gazu. Ale nasze bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko gaz. Większość wykorzystywanych źródeł energii pochodzi z węgla. Ponad połowa, 1/4 to energia pozyskiwana z ropy naftowej, a dopiero około 13% z gazu ziemnego. Co gorsza, nie inwestujemy w nowe technologie i nie będziemy inwestowali, bo po prostu nas na to nie stać. Co więc powinniśmy zrobić? Nie wolno było odstępować od projektu, który nosi taką nazwę Baltic Pipe. To jest połączenie naszego systemu przesyłu gazu z systemem zachodnioeuropejskim, a dokładnie rzecz biorąc z duńskim. Bylibyśmy dzisiaj całkowicie niezależni od dostaw gazu rosyjskiego w przypadku jakiegokolwiek kryzysu. Po drugie, nie wolno dalej przeciągać budowy terminalu gazu skroplonego w Świnoujściu. Do tego należy jeszcze intensywniej pracować nad wydobyciem gazu łupkowego i wreszcie stworzyć prawo, które pozwoli eksploatować złoża i zarabiać. To jest nasza ocena tej sytuacji. Warto pochylić się też nad pomysłem Prawa i Sprawiedliwości, powołania Ministerstwa Energetyki, które kompleksowo mogłoby się zająć takimi problemami jak dostawy paliw, budowa gazoportu czy elektrowni jądrowej i przede wszystkim renegocjacją pakietu klimatycznego, który ogranicza nasze możliwości korzystania z naszego czarnego złota, czyli węgla. Bartłomiej Maślankiewicz, Telewizja Republika.